Serdecznie Państwa witam na naszym tradycyjnym spotkaniu z okazji 1 maja, z okazji Święta Pracy. Od 1890 roku Lewica czci to święto, bo praca jest najważniejsza. Trzeba ciągle walczyć o swoje prawa. Na tym polega demokracja. Demokracja jest to wybór. Święto Pracy, no, nie można pisać historii naszego kraju bez ostatnich 100 lat. To jest nie tylko II Rzeczypospolita, ale także Polska Republika Ludowa, co za tym idzie 45 lat odbudowywania naszego kraju po tragedii II wojny światowej. I tak naprawdę nie do końca to święto, można mówić, że powinno być zawłaszczane przez jakąkolwiek opcję polityczną. Jest to święto ludzi pracy. Wszyscy pracujemy i wszyscy powinniśmy dzisiaj świętować, zwłaszcza ci, którzy mają pracę, bo praca to jest naprawdę bardzo istotny element naszego życia. Uważam, że praca jest bardzo ważna dla ludzi, dla wszystkich w ogóle praca jest ważna. Bez pracy naród ginie. I dlatego przychodzę tu, świętuję Dzień Pracy. Uważam, że należy szanować swoją pracę, szanować ludzi, którzy zginęli w obronie pracy i w obronie zasad pracy. Pierwszy raz, 1 maja, było świętowane w roku 1890. To jest bardzo dużo już czasu upłynęło, a my nadal regularnie w Polsce z małymi przerwami przychodzimy i świętujemy ten dzień. Warto upamiętniać, po prostu to jest raz tradycja, a druga sprawa to są wiążące sprawy na przyszłość, konkretna sprawa normalnego rozwoju, no i jakiś kierunek działania dla naszej młodzieży, prawda, przecież pracujemy po to, żeby żyć, prawda, no i bez tej pracy, prawda, nie mamy żadnych możliwości rozwoju, no a po prostu koncepcja wykorzystywania innych do własnych celów bez pracy to nie jest chyba właściwe podejście do sprawy, no i nie gwarantujesz do normalnego rozwoju, bo w gruncie rzeczy o to chodzi przecież. Powinniśmy, znaczy, jak się to mówi, żeby nie zapomnieć, a młodym dawać przykład, no i żeby wpajać im, znaczy, od najmłodszych lat, żeby mogli, znaczy, sobie zapamiętać, że ich starsi, da ojcowie czy dziadkowie świętowali, dzięki nim, prawda, mamy teraz wolność. No a tą wolność należy szanować.